Gospodarstwo mam w granicach 50 hektarów, bydło mleczne, no przede wszystkim. Ale i przy bydle mlecznym jest dużo pracy, bydła jest w granicach 50 sztuk. ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, to jest bydła, owiec, kóz, świń. W systemie IRZ zgromadzone są wszystkie dane na temat posiadacza zwierzęcia, siedziby stada, historii życia zwierzęcia, przemieszczenia zwierzęcia. W każdej chwili można podejrzeć wszystkie te elementy właśnie w systemie IRZ Plus uruchomionym od 2018 roku. No, korzyści są z tego, że nie trzeba jechać z papierologią do agencji, że no bardzo pomaga, bo po prostu jest, tu już mamy numer kolczyka już przy cielaku, tylko internetowo przełożyć z gospodarstwa na gospodarstwo. No, dane trzeba w ciągu tygodnia uzupełnić. Bardzo praktycznym wymiarem właśnie dla beneficjenta, dla rolnika, posiadacza zwierząt jest w systemie IRZ Plus tak zwana komplementarność zdarzeń, czyli w momencie jakichś dokonywanych transakcji rolnik, jeżeli udostępni i umożliwi nam przesyłanie informacji mailowych, otrzymuje taką informację, wypełniając internetowo wniosek, ma już całą stronę tego drugiego podmiotu przygotowaną, uzupełnia. Odbywa się to podobnie jak w wersjach papierowych, ale jest o wiele prostsze, o wiele szybsze. Nie wymaga wizyty w biurze powiatowym. No, oszczędza się na tym czas, pieniądze i ewentualnie jest to bardzo szybkie. Odświeżanie systemu odbywa się co 24 godziny, także te dane wprowadzone są w ciągu 24 godzin do systemu i są widoczne dla drugiej strony transakcji.